Poseł Witold Zembaczyński nie poprzestaje w atakach na Pawła Kukiza, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie. Oskarża go o korupcję polityczną, sugerując, że Kukiz prał brudne pieniądze za pośrednictwem Fundacji Potrafisz Polsko. Oskarżył też redakcję TVP3 Opole, insynuując, że to nasze materiały są przyczyną ataku na jego samochód, którego kilka dni temu prawdopodobnie dokonał schwytany już przez policję rowerzysta. Tego, że do takich zachowań sam prowokuje, oklejając swój samochód wulgarnym hasłem wymierzonym w PiS, poseł zdaje się nie dostrzegać. Zaczęło się w miniony piątek, gdy poseł Koalicji Obywatelskiej oskarżył posła Pawła Kukiza, że ten pierze brudne pieniądze z Fundacji Potrafisz Polsko. Przypomnijmy, że fundacja otrzymała dotację na ponad 4 miliony złotych z rezerwy budżetowej na prowadzenie działalności, na czym nie zarabia ani jej zarząd, ani poseł Kukiz, który pełni rolę jedynie członka Rady Fundacji. Ta zaś skrupulatnie odnotowuje na swojej stronie każdą wydaną złotówkę, w ostatnim czasie głównie na pomoc walczącej Ukrainie. Oddaj jedynkę i oddaj te 4,3 miliony złotych. Również ostatnie słowa Zembaczyńskiego okazały się strzałem kulą w płot, bo fundacja swoją siedzibę ma, co Paweł Kukiz tłumaczył tak. Działania mediów i między innymi was doprowadziły do tego, że musieliśmy się z tej siedziby wynieść. Szukaliśmy na szybko tej siedziby, otrzymaliśmy siedzibę w Lewinie Brzeskim, gdzie nam jest po prostu potrzebny adres. Oszczerstwa posła Zembaczyńskiego skłoniły Pawła Kukiza do złożenia w opolskiej policji zawiadomienia o popełnieniu przez posła Nowoczesnej przestępstwa zniesławienia. Czarę przelał bowiem filmik, w którym Zembaczyński sugeruje wprost, że za atakiem na jego samochód stoi sam muzyk i TVP3 Opole. Kukiz i pisowcy, ja wam tego nie odpuszczę. Poseł Zembaczyński żali się też w filmie na groźby kierowane przez rowerzystę. Mówił, że mnie zaje oraz że spali mojego busa. Sam jednak w atakach na politycznych konkurentów tego samego słowa używa z lubością. Każdy mój pojazd posiada napis "jebać PiS", bo dokładnie to oznacza te 8 gwiazd i jest to hasło przewodnie mojej myśli politycznej. Witold Zembaczyński na zwołanej dziś konferencji prasowej skarżył się również na stres, jaki jego rodzina przeżywa w związku z atakiem rowerzysty. Mój syn bał się spać w domu. Sam natomiast nie miał skrupułów w przeszłości uderzać w europosła Patryka Jakiego, nawiązując do jego dzieci. Łatwo jest się lansować na chorobie własnego dziecka, jak się jest po... Atak z przeszłości Witolda Zembaczyńskiego na Patryka Jakiego i na jego dziecko pokazuje w mojej ocenie, jak cynicznym politykiem jest pan Zembaczyński. No nie zna żadnych granic. No trudno jakiemukolwiek ojcowi czy matce komentować takie, w mojej ocenie, to jest moja ocena, jako ojca, nawet nie jako polityka, jako ojca, podłe zachowanie. Słowa wypowiadane przez Zembaczyńskiego to słowa hejtu, nienawiści. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Zembaczyński domagał się od Pawła Kukiza, by ten między innymi przedstawił harmonogram wydatkowania środków przez Fundację Potrafisz Polsko. Nawet gdybym chciał się do tych pytań odnieść, to one nie mają żadnego znaczenia, te moje odniesienia, ponieważ ja nie jestem organem wykonawczym fundacji. Organem wykonawczym fundacji, o czym pan poseł Zembaczyński powinien wiedzieć jako poseł, a przynajmniej jego prawnicy, doradcy, biuro, organem wykonawczym fundacji jest zarząd fundacji, więc takie kierowanie w moim kierowanie do mnie pytań o jakieś szczegóły dotyczące funkcjonowania fundacji, no nie mają żadnego skutku prawnego. W czasie tej samej konferencji prasowej poseł Zembaczyński próbował nas obrażać. W odpowiedzi dla funkcjonariusza TVP3 Opole. I zamykać nam usta, gdy zadawaliśmy niewygodne pytania. Niech pan naprawdę skończy. Pan ma na swoim samochodzie wulgarne hasło i pan sądzi, że to w ogóle nie ma wpływu na odbieranie pana osoby przez innych ludzi? Rozumiem. Bo ja rozumiem, że słowo je nie jest w ogóle związane z... Rozumiem, że przyszedł pan tutaj robić kolejny materiał. Na temat poziomu reprezentowanego przez posła Zembaczyńskiego wypowiedzieli się też Opolanie. Cały czas takie słowa. Jesteś, zachowujesz się jak chyba. Za słowa sugerujące naszą odpowiedzialność za atak na samochód Zembaczyńskiego. I człowiek, który chciał mnie pozbawić życia. Ten człowiek powiedział, że widział mnie w telewizji z Kukizą. Widział mnie u was. TVP3 Opole zdecydowało się pozwać polityka do sądu. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.